Witam Was bardzo serdecznie na pierwszym live, który dotyczy projektów, gdzie dziecko jest w centrum sytuacji związanej z rozwodem jego rodziców. Przypomnę o pierwszej części tych projektów, która nazywała się Dziecko w centrum rozwodu. Jest to cykl podcastów z trzema kobietami, które zechciały podzielić się swoimi historiami związanymi z rozstaniem, a które miały dzieci i skutki tego, w jaki sposób się rozstały, mają bardzo dogłębne znaczenie dla sytuacji ich dzieci już po rozwodzie. Linki do tych podcastów znajdą się zapewne w komentarzach do dzisiejszego live'a. Także kto jeszcze nie widział, nie słuchał tych podcastów, to zachęcam do zapoznania się z nimi. Każda historia jest inna. Myślę, że warto przesłuchać się w kolejności, w jakich zostały one udostępnione, czyli jest podcast 1, numer 1, numer 2, numer 3, ponieważ jest tam pewna gradacja tych historii. Także zachęcam serdecznie do posłuchania. Myślę, że można sobie też sporo uświadomić na temat własnej sytuacji i w jakiś sposób inaczej może pokierować własnym postępowaniem w sprawach o rozwód czy w sprawach dotyczących dzieci już po rozwodzie. Dzisiaj druga część. Otwieram konferencję online Rozwód oczami dziecka, do której udało mi się zaprosić wybitnych poznańskich specjalistów, głównie poznańskich, ponieważ będzie też live z jedną moją koleżanką, Magdą Bajsarowicz, którą już na pewno wielu z Was zna, ponieważ Magda, choć nie jest z Poznania, jest z Wrocławia, prowadzi też prężnie swoją działalność online. Więc tak, podczas tych rozmów postaram się wraz z moimi gośćmi pokazać Wam szerszą perspektywę postępowań rozwodowych, a mianowicie perspektywę dotyczącą dziecka, które bardzo często z moich obserwacji świadomie bądź nieświadomie zostaje przez swoich rodziców jakby takim instrumentem walki procesowej. A jego zawalający się w tym momencie świat jest albo niedostrzegany, albo jakby tak niewłaściwie odczytywany przez rodziców, którzy po prostu nie do końca chyba są świadomi tego, jak ta sytuacja wygląda z punktu widzenia ich dziecka i co jest dobre z punktu widzenia właśnie jego potrzeb. Ja na co dzień uczestniczę w tego typu sprawach z punktu widzenia udzielania porad prawnych, pisania pism sądowych czy z ław sądowych, ponieważ jestem radczynią prawną i zajmuję się prawem rodzinnym. Prowadzę też fanpage, na którym właśnie jesteście, który ostatnio zmienił nazwę na Mecenaska od Rodziny, żeby jeszcze bardziej pokazać Wam, jakiego typu treści będą do Was kierowane na tym fanpage'u. W każdej sprawie, którą prowadzę, przekonuję się, że ważne jest dostrzeganie właśnie tej perspektywy dziecka i wtedy, jak jesteśmy w stanie dostrzec tę perspektywę, to paradoksalnie decyzje, które podejmujemy, mogą się okazać prostsze, łatwiejsze, bo po prostu wiemy, co jest dla nas ważne. Moim dzisiejszym gościem jest wybitna, tak uważam, specjalistka, która jest zarówno psycholożką, psychoterapeutką, coachką i również mentorką. Ale wybitnych specjalistów z dziedziny psychologii mamy, myślę, w Poznaniu wielu. Joanna Misiek-Zbierska, bo o niej tutaj jest mowa, jest nie tylko, uważam, świetnym psychologiem z bardzo dużym doświadczeniem, ale również jest moim ostatnim odkryciem, ponieważ odkryłyśmy to, że mamy wspólny pogląd na to, jak należy przygotować i wspierać ludzi, którzy przygotowują się do rozwodu. Joanna jest osobą, która nie boi się mówić o trudnych sprawach. Miała wiele do czynienia z tak zwaną przemocą, której nie widać i potrafi naprawdę dostrzec szerszą perspektywę spraw rozwodowych. Zapraszam Cię, Joanna, do mnie. Dzień dobry, ja bardzo dziękuję za to zaproszenie i te ciepłe informacje zwrotne, które wypowiedziałaś
na mój temat. Ja bez wahania chciałam wziąć udział w tym przedsięwzięciu właśnie ze względu na doświadczenia dzieci i ludzi, których mam w procesach, których spotykam. Mam zaszczyt towarzyszyć im w przechodzeniu przez różne fazy rozpadu systemu, jak również w uzgodnieniach, jeśli one są w ogóle możliwe, pomiędzy rodzicami. Czy to już czy przed, czy po decyzji o tym, jak będzie sprawowana opieka nad dziećmi. Także dziękuję bardzo. Ja również Ci dziękuję, że zgodziłaś się wziąć udział w naszej rozmowie. Zdradzę również, że z Joanną będziemy jeszcze rozmawiać w poniedziałek, na koniec tej konferencji. Będzie to trudny temat o zaburzeniach psychicznych czy osobowości, ale dzisiaj mamy taki temat związany z indywidualizacją postępowań sądowych w kontekście dostrzeżenia układu danej rodziny. I chciałabym zacząć od tego, że często w procesach o rozwód posługujemy się pewnymi schematami. Zarówno pełnomocnicy, jak i później sąd starają się zawsze nakłonić na początku ludzi, którzy do nich jakby przychodzą, do ugodowego załatwienia sprawy. Sąd często nakłania do mediacji, czyni to już tam w pierwszym piśmie procesowym, które kieruje do danej strony. No i później jak się przychodzi na rozprawę, to również jedną z pierwszych pytań jest zawsze pytanie o możliwość mediacji. Ja nie ukrywam, na moim fanpage'u często to mówię, że ogólnie jestem gorącą zwolenniczką mediacji i widzę w niektórych sprawach, jak to fantastycznie działa, jak to pomaga poukładać jakby na długo relacje pomiędzy rozchodzącymi się małżonkami, którzy przez tą mediację mają szansę wypracować jakiś w ogóle nowy system porozumiewania się, tak? Natomiast mediacją jako taką zajmiemy się jutro, podczas mojego jutrzejszego live'u. Dzisiaj chciałabym skorzystać z obecności Twojej, Joanno, i porozmawiać trochę o tym, kiedy ta mediacja i w ogóle takie nakłanianie do ugody nie zadziała. Albo kiedy jest zupełnie niewskazane, żeby takie formy porozumiewania się prowadzić pomiędzy stronami. Ja też jestem generalnie zwolenniczką mediacji i w ogóle udziału osoby trzeciej, która ma wiedzę i doświadczenie, jak prowadzić taki proces, dlatego że para, jakby w zależności od tego też, w jakiej fazie konfliktu ona jest, może się okazać, że w jakiś sposób ich matryca komunikacyjna, tak jak mówi o tym terapia systemowa, doprowadziła do rozpadu tego systemu. Dlatego jest całkowicie możliwe do założenia, że skoro jakby ten taniec pary doprowadził do tego, że rodzina się rozpada, to z dużym prawdopodobieństwem oni sami nie są w stanie wypracować jakichkolwiek uzgodnień. Istnieje taka możliwość. Oczywiście są cudowne przypadki rodziców, którzy współpracują ze sobą, próbując uzgodnić najważniejsze rzeczy związane z dziećmi na ten trudny dla nich czas. Natomiast jednak też mocno to zależy, w którym też osobistym etapie tego procesu, jeżeli chodzi o pożegnanie pewnego wyobrażenia o byciu razem, strony zwyczajnie są. Natomiast są takie sytuacje, kiedy przystąpienie do mediacji bądź długi w nich udział nie jest dobry mimo wszystko. Bo przede wszystkim dotyczy to sytuacji, gdzie istnieje prawdopodobieństwo albo po prostu faktycznie jest tak, że któraś ze stron doświadczała długotrwałej przemocy, nadużyć, przesuwania granic. Wtedy w ogóle jakby nakłanianie do tego, do pertraktowania pewnych warunków w momencie, kiedy sama nie jest w stanie, jest wyuczona
nie być w stanie chronić jakby swoich granic, zgłaszać swoje potrzeby i próbować coś w ogóle wypracowywać, dać głos w swojej sprawie, czy nawet w sprawie dzieci, to może być arcytrudne i wydaje mi się, że nie powinno być piętnowane jakby przyzwolenie stronie do przeżycia po swojemu jakby swoich emocji, bo proces pracy z osobami, które doświadczyły takiej bardzo uwikłanego mechanizmu przemocowego, to jest proces bardzo długotrwały. I czasami jakby te mediacje, one po pierwsze, kiedy w rodzinie jest naprawdę źle, naprawdę bardzo źle, eskalacja zachowań werbalnych, niewerbalnych jest taka, że działa destrukcyjnie i na strony, i na dzieci stron, to przedłużające się postępowanie, w ogóle przedłużające się postępowanie dla układania na nowo świata dzieci, ale również stron, ale przede wszystkim mówimy tutaj dzisiaj o dzieciach, jest działaniem na szkodę tych dzieci. Tak, bo mediacje czasami ciągną się miesiącami, tak. Niby ustawowo tam jest do 3 miesięcy, ale w praktyce to naprawdę się potrafi długo ciągnąć. Rozprawy nie są w tym momencie wyznaczane. Jak mediacja się skończy, to dopiero gdzieś rozprawa jest wyznaczona za kilka miesięcy, więc często bywa tak, że ta sytuacja dzieci jest zupełnie nieuregulowana przez wiele, wiele miesięcy. Więc wydaje mi się, że pierwszą rzeczą jakby powinno być to, że nawet jeżeli jesteśmy w stanie przystąpić do tych mediacji, no to powinniśmy zadbać o to, żeby najpierw było jakieś wydane postanowienie zabezpieczające, oczywiście o ile nie potrafimy się w tej mierze dogadać, a najczęściej właśnie tak jest, że nie potrafimy się dogadać, więc warto zadbać o to, żeby najpierw było zabezpieczenie, żeby najpierw te kontakty już były w jakiś sposób uregulowane i sytuacja dzieci się zaczęła stabilizować i wtedy dopiero można usiąść do stołu ewentualnie i rozmawiać, tak? My tu mówimy o tym, żeby jak najbardziej uprawdopodobnić zabezpieczenie dziecka w takiej sytuacji. I liczne badania psychologiczne pokazują, że dziecko bez szybko unormowanej sytuacji związanej z kontaktami, miejscem zamieszkania oraz zabezpieczeniem finansowym, przygotowując się do tej rozmowy, ja przeczytałam nawet dodatkowo takie badania przeprowadzone w 2017 roku, które mówią o tym, że niezabezpieczenie dziecka również finansowo prowadzi też do długotrwałych skutków psychologicznych. Ma to taki wymiar również jakby kwestii, to jest kwestia w ogóle jakby poczucia bezpieczeństwa, które zostało w sytuacji rozpadu systemu zburzone. I jedyna szansa na to, żeby dziecko zaczęło jakikolwiek proces jakby adaptacji po przeżyciu emocji związanych z zajściem, To jest właśnie osadzenie się w jakiejś strukturze, w jakimś pomyśle, w jakiejś procedurze. I to przynosi jakiś rodzaj w ogóle ulgi. Mówi się, że w ogóle jakby w zależności od tego, ile proces rozwodowy trwa, w jakim stanie są oboje rodziców, w jakim stanie swoim jakby emocjonalnym i psychologicznym, w jaki sposób oni zaczynają sobie radzić jakby z nową rzeczywistością, to proces adaptacji dziecka, oczywiście to zależy jeszcze od wieku dziecka, to jest od 2 do 4 lat. Więc jeżeli proces będzie trwał i uzgodnienia będą trwały 2 lata, tak, to może być tak, że duża część cennego czasu rozwojowego, który ma być przeznaczony na wypracowywanie jeszcze innych kompetencji życiowych tego dziecka, będzie zabrane na stan jakby zawieszenia, jakby zagrożenia
i dłubania patykiem w jelitach, żeby i otwierać ciągle jakby stare rany. Więc na uwadze trzeba mieć to, żeby w systemie łatwiej jakimkolwiek, chociaż tymczasowym, łatwiej uzyskać i dać wsparcie w ogóle dziecku, które może w jakikolwiek sposób wyobrazić sobie swoje funkcjonowanie. I o to wyobrażenie w ogóle chodzi. Kiedy rujnuje się świat, w którym żyje, to dziecko potrzebuje wyobrażenia, jak ono ma funkcjonować w przyszłości, jak to będzie wyglądało. Ale kto do kogo może dzwonić, ale o której on może dzwonić, ale kto jakby za co płaci, kogo może o to prosić, jak on może być, jak będą wyglądały święta, ale we wakacje co będziemy robili, ale jak to teraz będzie wyglądało z naszym Sylwestrem, bo zazwyczaj będzie tak. Dziecko potrzebuje powołać nowe wyobrażenie, skoro starego już nie ma. Jeśli tego nie ma, to jakby skutki emocjonalne, psychologiczne, one są dużo większe niż w przypadku tak zwanego jakby prawidłowego przeprowadzenia tego procesu. I teraz mówimy na przykład o mediacjach. Jedna ze stron odmawia mediacji, bądź się przerywa. Ja tutaj chciałabym... Zaraz chciałam do tego wrócić jeszcze o tej odmowie mediacji, ale chciałam też skomentować to, co powiedziałaś, bo tak wydaje mi się, że nam się zarysował pewien schemat, bo zadałam na początku pytanie związane z tym, że no gdzieś tam schematy mogą być szkodliwe, ale z tego, co powiedziałaś, to powinniśmy jako nowy schemat wdrożyć nasze postępowanie to, żeby na początku tego rozstania czy rozwodu zadbać o nowe uregulowanie sytuacji dzieci. Jeżeli nie potrafimy tego zrobić w bardzo szybkim czasie sami, to powinny po prostu pójść wnioski o zabezpieczenie i sąd po prostu powinien w pierwszej kolejności, jak najszybciej jest to możliwe, się tym zająć. A potem ewentualnie można tak rozważać inne kwestie, nie wiem, może sobie dowodzić winy albo pójść na tą mediację i jakby robić inne rzeczy, tak? Ale to jest zadbanie o dzieci. Jak tutaj opowiedziałaś, jakie to mogą być skutki i konsekwencje długofalowe, no to powinien być priorytet po prostu dla każdego rodzica, który się rozstaje ze swoim życiowym partnerem, ojcem czy matką swoich dzieci. Nie? Tak to wynika nie tylko z badań, ale my mówimy tutaj o takiej szerokiej skali, dlatego że sytuacja dzieci w procesach czy po procesach jakby rozwodowych to jest 30-40% dzieci w dużych miastach. To jest olbrzymia ilość dzieci, których ten temat w ogóle dotyczy. Tak naprawdę w tej chwili zwraca się baczniejszą uwagę na to, jak to rozstawanie się wygląda, jak to rozstawanie wygląda i właśnie to, jak ono wygląda, bardziej wpłynie na scenariusz ten życiowy dalszy dzieci, aniżeli sam fakt rozpadu systemu. To oczywiście też generuje określone skutki, mamy mnóstwo publikacji na ten temat, jakby co rozwód robi jakby dzieciom, w jakie role one mogą wchodzić, w jakim wieku, jak dzieci interpretują rozstanie, odejście jednego z rodziców na przykład. Natomiast w tej chwili wydaje mi się, że warto już zwracać też uwagę na tą formułę rozstania, bo ona i modeluje postawy w dzieciach i powoduje, że albo rany zaczynają się goić i to dziecko ma szansę zacząć pracować jakby po procesie żałoby nad tym nowym swoim jakby życiem, bo to zawsze będzie osłabienie całego systemu, czy będziemy jakby to przeciągać w nieskończoność, a powiedzmy sobie jakby szczerze, od tego, w jakiej kondycji jest rodzic, w dużej mierze zależy również kondycja dziecka.
Dlatego, że dziecko jakby w tym polu rodziny jest z jednym czy z drugim rodzicem, spijając jakby również jakby skutki tego rozstawania się z jednego czy z drugiego rodzica. Więc jeżeli mówimy o jakimś modelu zaopiekowania dzieckiem, to też powinniśmy mówić o tym, jakby co powinny robić strony również ze sobą, żeby ściągnąć coś z dziecka. Bo jest wielu jakby dobrych rodziców, bez względu na tak skonfliktowanych, którzy szukają gdzieś tam wsparcia dla swojego dziecka w trakcie procesu rozwodowego. Natomiast jakby bez uwzględnienia na przykład ich osobistej pracy, to dla mnie jako osoby mocno zanurzone jakby w teorii właśnie systemowej, jest to nawet trochę niegodziwe, nie? Żeby dziecko przejmowało odpowiedzialność za tylko na nim jakby wisiała praca, przepracowanie jakby emocji czy adaptacja do tej nowej sytuacji w momencie, kiedy rodzice nadal są jakby w takich postawach i w takich emocjach, które na co dzień nie dadzą szansy dziecku na jakąkolwiek zmianę. I wydaje mi się, że to też trzeba wziąć pod uwagę. Jakby kwestia w ogóle przystąpienia do mediacji dla mnie jakby wiąże się też z, bo teraz mówi, chcę przystąpić do mediacji, dobrze widziane, nie chcę przystąpić do mediacji, źle widziane. Tak, nie? Tak. To niestety jest taka sytuacja częsta, zwłaszcza, że powiem Ci jeszcze o jednym temacie, który ja dostrzegam na przykład w kobietach, które powiedzmy doświadczają przemocy, przychodzą do mnie na poradę i potem mamy zacząć sprawę rozwodową, to na części takie kobiety mówią, ja chcę wszystko ugodowo, ja chcę, żeby po prostu to się szybko skończyło, ja chcę bez orzekania o winie, on tam ma jakieś wyobrażenie o kontaktach o dzieci, niech tak będzie, alimenty no, oferuje mi takie, więc niech tak będzie i chcą wszystko tak jakby szybko, nie, przysłowiowo zamieść pod dywan i załatwić. No i później, jeżeli dochodzi do procesu, najczęściej ta strona, która tej przemocy dokonuje, ona też, nie wiem, pięknie się potrafi najczęściej pokazać przed sądem i tego w ogóle nie widać, że coś jest w tej rodzinie nie tak. A na przykład, kobiety, tak? Ona złożyła wniosek bez orzekania o winie, właściwie się na wszystko godzi. No pan mówi, dobrze, ale pójdźmy na mediację. No i jakby ona mówi nie. No, wtedy często w sądach to tak wygląda, że jest to źle widziane. Nawet miałam kiedyś do czynienia z biegłym, który badał daną rodzinę i stwierdził, że jeżeli matka odmawia kategorycznie mediacji, to być może ojcu powinno się przekazać pełnię władzy rodzicielskiej i to on powinien być pierwszoplanowym rodzicem, no bo ojciec widzi możliwość porozumienia i udział matki w życiu dziecka, a ona taką ma postawę, że nie chce w ogóle rozmawiać i właśnie nie chce przystąpić do jakichś rozmów ugodowych. Więc no, takie są schematy, tak? Tak, takie są schematy i tak się to bardzo często interpretuje. Natomiast wyobraźmy sobie sytuację, że jedna ze stron przez lata trwania relacji próbuje dokonać zmian, prosząc o wspólną terapię, prosząc o to, żeby pójść korygować jakieś zachowania, prosząc o próbę porozumiewania się, prosząc o to, żeby zaprosić jakąś trzecią osobę do wypracowania jakichś uzgodnień, to nie zostaje przyjęte z drugiej strony. Tymczasem jak się pojawia postępowanie rozwodowe, to ta druga strona, która odmawiała tego porozumiewania i wprowadzania zmian, chce iść na tą mediację, a strona, która walczyła x lat, nie ma już na to siły. I nauczyła się w swoim doświadczeniu, że nie ma przestrzeni na porozumienie, bo jest tylko jedna racja, najracjejsza i ideą po drugiej stronie jest przekonanie
sądu, a nawet mediatora, do tego, że jestem zaangażowana, dlatego że widzę możliwość porozumienia, podczas gdy 10, 15, 20 lat nie widziałam tej możliwości, tej możliwości. Więc dlatego jak, no, przykładanie jednej miary i interpretowanie odmowy w mediacjach, no, dla mnie jest mocno nie w porządku. Nie w porządku. Bo tak jak ty powołałaś tę sytuację, kiedy w relacji istnieje ta przemoc, którą można nazwać tą przemocą w białych rękawiczkach, to dotyczy większej ilości rodzin niż pokazują statystyki. A dlaczego? Dlatego, że zwyczajnie w sytuacji, kiedy ktoś doświadcza takiej przemocy, nie zgłasza tej przemocy. Także, ale jakby po tym, co faktycznie, często dziecko jest tym papierkiem lakmusowym, jego symptomy, jego zachowania, a nawet jego wyniki szkolne, to często dziecko jest takim papierkiem, które pokazuje, co się w tej rodzinie dzieje. A ten mechanizm przemocowy jest dla, no, doświadczonego oka mocno jakby widoczny, wyczuwalny w pewnym spektrum zachowań, reakcji, nawet w ciele, w podejmowanych albo niepodejmowanych decyzjach u osoby, która tę przemoc w swoich doświadczeniach ma. I teraz czasem wiele takich doświadczeń ze swoimi klientami. Ta przestrzeń w sytuacji, kiedy ta przemoc faktycznie jest, przestrzeń mediacji jest tak naprawdę przestrzenią bólu i cierpienia, nie wypracowywania. Takiej wtórnej wiktymizacji, jeżeli można tak powiedzieć. Dlatego, że jakby w ogóle czasami kontakt z osobą, która przez ileś lat, na przykład, nie wiem, dopuszczała się tej przemocy, czy forsowała swoje stanowisko i tak dalej, to ten sam kontakt bez jakiegoś takiego zaopiekowania emocjonalnego może być absolutnie nieskuteczny. Pamiętajmy o tym, że ludzie jakby w bardzo silnych emocjach jest im trudno wejść na taki meta poziom porozumiewania się, wypracowywania rozwiązań, pomysłów, nie? Jakby bez ściągnięcia tego potężnego lęku i stresu, rozmowa w ogóle o tym, co było do tej pory niewyobrażone, o tej nowej, o budowaniu jakby nowej rzeczywistości, i jeszcze na dodatek na płaszczyźnie porozumienia, może być po prostu dramatycznie trudna. I karanie człowieka za to, jaki bagaż doświadczeń emocjonalnych i cierpienia zgromadził, że on jakby nie może unieść, czy nie chce jakby babrać się jakby w tych rozmowach, które dla niego po tylu latach nie przynosiły wcześniej skutku, i chciałby, żeby ktoś go wsparł, załatwił trochę to za niego, pokierował tym procesem, miał jakiś pomysł, nie jest powodem do stygmatyzacji, że odmawiam udziału, czy przerywam, bo nie czuję się na siłach, nie, jakby nie mam na to przestrzeni, mam takie z tobą doświadczenia, nie? Jakby, że tak naprawdę nie mam szansy na to, żeby ja mogę w czasie mediacji, będąc w takiej sytuacji osoby po tej stronie, która te doświadczenia przemocowe na sobie doznała, że zwyczajnie ja najpierw potrzebuję wejść w temat swoich potrzeb dzieci, żeby swoich emocji,
zobaczyć, w jakim jestem jakby w ogóle mechanizmie, żeby stawiać warunki procesowe, żeby rozmawiać o tym, co w ogóle będzie dobre, bo często tak jest, jak ty powiedziałaś, mówimy potocznie ofiara przemocy, no ale tak, ofiara przemocy chce, żeby to jak najszybciej się skończyło, bo tak jak to widzę i czuję, często to cierpienie jest trudne do opisania, nie? Jakby takie cierpienie psychologiczne. No i tutaj myślę, że taka wskazówka zarówno dla pełnomocników, jak i dla was, którzy wybieracie też pełnomocników, że często jest tak, że na początku to on musi o was zawalczyć i musi to powiedzieć, uświadomić sądowi na początku, jeżeli odmawiacie mediacji, to z jakich powodów, żeby nie spotkała was z tego powodu potem stygmatyzacja, jakbyś niekorzystne rozstrzygnięcia w związku z tym, że odmawiacie właśnie przystąpienia do jakichś rozmów. Więc to jest nasza rola, natomiast chciałabym nawiązać do tego, jak psychologowie mogą pomóc w tym, żeby przepracować pewne rzeczy, żeby pomóc uargumentować przedsądne pewne rzeczy, ale też żeby samemu dostrzec to spektrum, o którym mówisz, bo też jest tak, że jak ludzie się rozstają, to ich jakby podejście do tej drugiej osoby i też do tego, czego ja chcę teraz, czego ja potrzebuję, ono się zmienia z czasem, tak? Więc tak, na początku będziemy do tego podchodzić zupełnie inaczej, a jeżeli będziemy w stanie jakby dać sobie trochę czasu i przepracować pewne rzeczy, dostrzec przy pomocy, jak sądzę, profesjonalistów, możemy za jakiś czas podejmować zupełnie inne decyzje. Tak, tak, to prawda, jakby ten oczywiście strony czasami przystępując do rozwodu mogą być zupełnie na innym swoim etapie, w ogóle, jeżeli chodzi o te relacje. Dlatego, że jeżeli strona, która nie wiem, podejmuje decyzję o rozstaniu, ona no najprawdopodobniej podprowadzała się pod tą decyzję jakiś czas, ona jest na innym etapie jakby swoim w związku też z emocjami i wyobrażeniami przyszłości niż osoba, która może być tym faktem czy taką decyzją drugiej strony zaskoczona. I teraz zgadzam się z tym, że w różnych etapach i w różnych etapach tego konfliktu i w różnych etapach tego postępowania możemy chcieć różnych rzeczy. Natomiast ja też pragnę zwrócić uwagę na to, co jest kolejnym stereotypem. Czasami się uważa, uważam to za niesprawiedliwe, że ludzie, którzy pracują właśnie z psychologami, że ludzie, którzy idą po jakieś wsparcie, że oni się przygotowują w tym sensie, że kreują jakiś swój wizerunek, czy próbują wymyślić sobie strategię na jakieś zachowania, tak jak przygotowanie się do jakiejś autoprezentacji biznesowej. Myślę, że to jest bardzo krzywdzące podejście do takiego korzystania przez strony czy przez dzieci stron ze wsparcia psychologicznego. Wielokrotnie zdarza się też, że rodzice w trakcie rozpadania się systemu, jakby któryś z rodziców, chcąc, nie wiem, zabezpieczyć, wesprzeć dzieci, próbuje umówić takie dziecko na wsparcie psychologiczne. I często pojawiają się dylematy, czy powinniśmy to uzgadniać razem, czy ja mogę sama z tym dzieckiem iść. I również osoby, które zajmują się takim wsparciem, różnie na to reagują. Jedni chcą jakby współudziału drugiego rodzica, dla innych inni to traktują jako interwencję kryzysową, po prostu trzeba się zająć dzieckiem, jakoś je podeprzeć. Potem taki człowiek jest proszony ewentualnie o jakąś
o jakąś opinię. Druga strona to interpretuje jako załatwianie papierków przeciwko niemu. I jakby bardzo ważny jest punkt wyjścia, jakie przyjmujemy intencje, tak? Jakie przyjmujemy intencje. W momencie, kiedy dziecko jakby udaje się, bez względu na to, czy za zgodą obojga, czy nie, to dziecko jest, ma szansę dostać po prostu wsparcie. Ma szansę dostać wsparcie od innej, jakby bezstronnej osoby dorosłej. Może dostać uważność na świat, jakby jego przeżyć, z którymi dziecko na przykład może nie dzielić się z rodzicami z różnych powodów, nie chce dokładać, nie chce obarczać, nie umie ich nazwać w zależności od wieku. Dlatego tutaj jest znowu cała kwestia interpretowania decyzji jednego z rodziców, jakby po co to jest, po co ty to dziecko tam ciągniesz, a to może stronnicze, a to takie. Jakby jakiekolwiek szukanie wsparcia dla dziecka jest dobrym pomysłem. Konsultowanie sytuacji dziecka jest dobrym pomysłem. Trafi się na właściwą osobę, która będzie mogła powiedzieć, dajmy temu dziecku czas, żeby znalazło być może swoje mechanizmy adaptacji w tej sytuacji. A być może to dziecko będzie potrzebowało zwyczajnie jakby rozmowy o sobie, skupienia uwagi na sobie, na jego świecie, na szkole, na rówieśnikach, na relacjach, na jego pasjach. Dlatego, że często w sytuacjach rozwodowych dzieci zwyczajnie mają poczucie, bez względu na wiek, że jakby są opuszczone. Nawet jeżeli fizycznie są zaopiekowane, nawet jeżeli pojawia się dużo rozmów, to właśnie to napięcie, ta niepewność, emocje rodziców, to wszystko zajmowanie się dodatkowo mnóstwem ilości spraw, również okołorozwodowych, życiowych, zmianą ról w rodzinie, to wszystko powoduje wrażenie opuszczenia, generalnie opuszczenia. Więc dawanie dzieciom wsparcia w tym czasie, dorosłego, mądrego dorosłego, który pochyli się nad dzieckiem, nad tym, co się dzieje w ogóle w jego życiu, skieruje uważność na to, że poza tym, co się dzieje w rodzinie, nie? Jakby też dziecko może mieć wpływ, może nie ma wpływu na to, co zrobili rodzice, ale może mieć wpływ na inne obszary swojego życia, równie dla niego ważne, to jest zawsze dobry pomysł. Mhm. Ja się też spotykam, zwłaszcza właśnie w sytuacjach, gdzie któraś ze stron tych użyć gdzieś dokonuje, że bardzo często zwyczajnie chodzi o pieniądze, jeżeli chodzi o to, że on nie potrzebuje terapii, bo terapia, nie wiem, kosztuje, nie? Jakby wtedy by trzeba to wliczyć jakby w alimenty i tak dalej, i tak dalej. Dlatego mówimy o indywidualizacji, dlatego że warto się temu przyglądać, bo to wszystko też stanowi motywację stron do tego, żeby coś interpretować w taki, a nie inny sposób. Jeżeli chodzi o takie wsparcie psychologiczne dla stron, tutaj by można bardzo długo mówić o tym, co się dzieje z osobami doświadczającymi przez długi czas tej przemocy, której nie widać, bo to są często osoby, które naprawdę, skoro nie potrafiły w cudzysłowie jakby zawalczyć o siebie, o swoje potrzeby tyle lat, to najprawdopodobniej w procesie sądowym nie będą potrafiły tego robić, jeżeli ktoś nie wyciągnie do nich ręki. Tak. I w istocie jest tak, że nawet jeżeli w ogóle jeszcze nie ma mowy o procesie rozwodowym, ale przychodzi osoba, która te wszystkie symptomy tego uwikłanego mechanizmu ma, to zanim
najprawdopodobniej 100 razy wycofa się z tego, co powiedziała. Wycofa się z tego, co chciałaby zrobić, a chce to zrobić wtedy, kiedy już po prostu nie ma sił. I wtedy daje przyzwolenie na to, niech się dzieje wola nieba, bo nie ma już sił. To jest osoba, która nie ma zaufania do tego, że właściwie interpretuje sytuację rzeczywistość. Ten mechanizm też na tym między innymi polega, że jakby człowiek traci zaufanie do tego, że właściwie myśli i że właściwie czuje, że powinien być może coś czuć inaczej, że powinien być bardziej wdzięczny niż wyciągać rękę po szacunek i tak dalej, i tak dalej. Także w takich sytuacjach czasami nawet osoby dotknięte takim doświadczeniem, one tak i z tego co wiem, jakby to samo dotyczy wsparcia prawnego, że jakby przychodzi, wycofuje się, przychodzi, jakby wycofuje się, znika, potem znowu podchodzi do tematu. I oczywiście to jest historia osobista tej osoby i jej własne decyzje. Tylko jeżeli już jest podjęta decyzja, jeżeli ta decyzja jest podjęta o rozstaniu, to bez podania ręki w takiej sytuacji to będzie bardzo trudne, żeby ten człowiek, który na przykład ma dzieci, zwyczajnie potrafił zaopiekować właściwie siebie i dzieci. I żeby też nie bał się w pewnym sensie odpuszczać tego tematu dzieci dla świętego spokoju, tak? Bo tego świętego spokoju, jak pokazują takie sytuacje, nie będzie, jeżeli sami gdzieś tam nie zawalczymy. To musimy pamiętać o tym, że to jest osoba, która jest w ciągłym lęku, nie? Także nawet opisywanie sytuacji, czy opisywanie sytuacji i albo występowanie w ogóle w sądzie może być obarczone takim kosztem emocjonalnym, że pod wpływem jakby tego lęku ta osoba nie jest w stanie argumentować, wyliczać, myśleć racjonalnie, reagować w czasie rzeczywistym, na przykład na pytania czy sądu, czy w obecności jakby swojego partnera, partnerki. I wtedy, no jakie ona robi wrażenie? Jakie ona robi wrażenie i jak będą wyglądały decyzje w jej sprawie? Ona się wydaje wtedy niespójna, plącząca się w zeznaniach. Tak, ale one, tak działa funkcjonowanie pod wpływem bardzo silnego lęku. I teraz mówimy o jakimkolwiek jakby przygotowaniu się. Ja bym bardziej mówiła właśnie o tym, o wsparciu, o towarzyszeniu osobie, która jest w tej trudnej sytuacji rozpadu. O tym, żeby pracować z tymi, w ogóle z samą sytuacją związaną z rozpadem systemu, to już by wystarczyło do tego, żeby predysponowało nas to do wsparcia jakiegoś zewnętrznego eksperta. Ale też warto, żeby strony korzystały, żeby sobie oswajać właśnie różne scenariusze, żeby się zastanawiać nad tym, jakby czego potrzebują, żeby to nie był język roszczeń, żeby nie nakręcać spirale odpłaty czy obrony, tylko skoncentrować się na tym, moje dzieci i ja, czy moje dzieci, a ja potrzebujemy tego i tego na podstawie mojego doświadczenia i na podstawie tego, co czuję, żeby móc sobie układać życie. I teraz tutaj też jest bardzo ważna rola, myślę, takiego
takiej osoby, która udziela wsparcia, żeby właśnie wyznaczyć te obszary w ogóle wpływu, na co ten człowiek w ogóle ma wpływ, na co on jakby nie ma wpływu. Bo poznałam mnóstwo osób, które pod wpływem przedłużających się, czy takich trochę nie, właśnie niepogłębionych jakościowo procesów sądowych, zwyczajnie przez to też jakby weszło w stan takiej depresji i poczucia bezradności, bez poczucia wpływu na swoje życie, bez poczucia jakby bycia gdzieś tam wysłuchanym w swoich argumentach. Więc można powiedzieć, że na każdym etapie, w trakcie i po, jakby ten rodzaj wsparcia takiego psychologicznego jest zwyczajnie potrzebny. No to tutaj mówimy o wsparciu takim konkretnym dla danej osoby, co ona może zrobić dla jej psychiki, jej emocji, jej możliwości podejmowania decyzji. A ja cię jeszcze chciałam zapytać o wsparcie do procesów sądowych konkretnie, tak? Ponieważ mówiłaś troszeczkę o tych opiniach, że to jest postrzegane w ten sposób, że ludzie przychodzą po opinię, bo chcą w jakiś sposób siebie wykreować. No ja do tego też zupełnie inaczej podchodzę i jakby zawsze namawiam te osoby, które korzystają z tego psychologicznego wsparcia, żeby spróbowały otrzymać jakąś opinię na temat tego, w jakiej one sytuacji się znajdują, bo tak sobie myślę, że tam, gdzie zwłaszcza jest przemoc albo jakieś takie niepożądane zachowania, które trudno wykazać drugiej stronie, bo tego nie widać, bo nie ma tego świadków i tak dalej. I ta osoba, która powiedzmy robi, dopuszcza się tych przemocowych zachowań, nie ma też jak do tego dotrzeć, nie ma jak ją przebadać, ona się nigdzie nie stawi, nawet jeżeli złożymy odpowiedni wniosek w sądzie, to również się z tego może wycofać. I myślę sobie, że te opinie, które możemy dać sądowi o nas, które psycholog sporządzi po naszych konsultacjach czy terapiach, mogą też pokazać pewne spektrum tego, co się nam przydarza. Po prostu i mogą pomóc w tym procesie pokazać pewne mechanizmy, które działają w danej rodzinie. Ja uważam, że każdy człowiek powinien mieć prawo do tego, żeby być osłuchanym i wysłuchanym. Ja sobie to wyobrażam w ten sposób, że przecież jakby zobaczmy, jakby sytuacja w sądzie, człowiek tak jak potrafi, wchodzi w jakąś określoną rolę, jest tam chwilę, na podstawie pewnych wrażeń buduje się przekonanie na temat tego człowieka, na temat tej matki, na temat tego ojca. Dla mnie jest to w ogóle absolutnie niesamowite, jak czasami fakty i poszukiwanie jakby pogłębienia rozumienia sytuacji danej rodziny, danej sytuacji są przesłaniane przez takie błędy jakby w atrybucjach i jakby bazowanie jakby w tych decyzjach na wrażeniu. Wrażeniu. Tak, dokładnie. Na wrażeniu, nie? Jakby taki biedny, zahukany, zaangażowany, albo nie, jakby ona taka, nie wiem, silna, która chce go wydobyć. Nie wygląda na ofiarę. A nie wygląda, a jakby z innej strony, nie, jakby ktoś, kto się wydaje taki jakby gdzieś tam nieporadny, to może nie powinien partycypować gdzieś tam w takim dużym stopniu w opiece nad dziećmi. To są wszystko no właśnie, wrażenia. I teraz wyobrażamy sobie taką sytuację, że jakby idziemy też na mediację, czy idziemy do biegłego. To są wycinki jakiejś sytuacji. To jest 5 minut, w których albo zrobię w cudzysłowie dobre wrażenie i jeszcze w zależności od tego, jak ja trafię, nie wiem, z tego konkretnego człowieka, który mnie przyjmuje, czy nie przyjmuje, Dlatego co jest złego w tym, że
ktoś, kto się pochyla nad moją narracją, przedstawi ją po prostu. Przedstawi ją. I teraz przecież, jeżeli ja idę po wsparcie psychologiczne i jeżeli ja proszę, żeby ktoś to opisał, jak mnie czuje i widzi, to opisuje to, co słyszy na podstawie mojej narracji. I wszyscy przecież to wiedzą, tak? Jakby taka jest moja interpretacja. To się ze mną dzieje. To się ze mną dzieje. Ja usłyszałam, że to się z tobą dzieje, masz takie symptomy, że faktycznie tak mogłaś interpretować te zajścia z tym człowiekiem. Ty możesz tak to odbierać, że ona ci odmawia kontaktów i dlatego z tobą się dzieje to, nie? Jakby na pewno jest to próba zobaczenia jakby tej strony z różnych perspektyw. Mamy, wiadomo, że w trakcie, jak już trafiamy do sądu, to zaczyna się taka polaryzacja stanowisk, że im dalej w las, tym trudniej porozumienie, że każda ze stron w założeniu będzie chciała w jakiś sposób zaopiekować tę swoją interpretację, tak? Mhm. To są ciągle tylko interpretacje, to musimy jakby o tym pamiętać, nie? I teraz ktoś albo przyjmuje moją interpretację, albo ją odrzuca, ale każdy człowiek jakby ma prawo poszukiwać też takiego lustra, czy to, co się ze mną dzieje, i to, po to też ludzie przychodzą, prosząc na przykład po jakimś cyklu spotkań o jakiś rodzaj opinii, bo oni chcą wiedzieć, czy to, co ja, nie wiem, czuję, co ja myślę, jak ja to opowiadam, czy to ma sens, czy tak mogę właśnie czuć, czy ten mój świat przeżyć, czy te decyzje, które podjęłam w tych silnych emocjach, czy one są słuszne. Z tym też ludzie przychodzą i o to też proszą, na podstawie takiej rozmowy, takich spotkań, oni też tego potrzebują, żeby zobaczyć w lustrze, który jest wtedy dla nich. Jest dla nich, sobie też uzgodnić swoją własną narrację. Myślę, że warto pochylać się nad tym, jak jest tam, nie wiem, dopuszczamy na przykład, dopuszczamy jako wartościowy na przykład wywiad środowiskowy. Dopuszczamy jako wartościowy, nie wiem, sprawozdanie z wywiadu kuratora na przykład. Z wywiadu, albo też jakby z wywiadu kuratorskiego, nie? Jakby to ma swoją rangę. I teraz, a to też są wizyty ludzi, owszem, jakby przygotowanych, przeszkolonych i tak dalej. Przeszkolonych to nie wiem do końca, jak to nazwać, bo wiesz, ja to zwłaszcza obserwuję w sprawach trochę z boku, karnych, przy jakby sprawach niektórych moich klientów, ja ich nie prowadzę, bo jakby nie zajmuję się sprawami karnymi, no ale widzę czasami, jak to wygląda, że potem na przykład są umarzane postępowania, bo się okazało, że wywiad tam nie wykazał, że sąsiedzi nic nie słyszeli, znajomi też no w sumie byli rzadko, więc nie widzieli, więc po prostu nie ma, nie jest udowodnione w żaden sposób żadne czyny związane z przemocą na przykład. Tak? Jakie to ma znaczenie? Jakie to ma w ogóle, jaką ma wartość dowodową tego typu wywiad? Tak? Dlatego ja uważam, że jeżeli człowiek jakby potrzebuje wysłuchania w bezpiecznym środowisku, bez oceny, stygmatyzacji, tego, co się z nim dzieje, w nim dzieje, jaką on ma opowieść na ten temat, to uważam to za wiarygodne też. Nie, przedstawienie opowieści człowieka, po prostu, to nadal będzie interpretacja, tak? Bo psycholog nie jest od dochodzenia prawdy,
Tak. Jest to, w sądzie będzie to po prostu dokument prywatny, tak? Prywatna opinia, ale która jednak może w bardzo dużym stopniu rzucić zupełnie inne światło na relacje danej rodziny. I nawet jak później rodzina pójdzie do biegłych sądowych, no to też będą mieli taki dokument w aktach i będą mogli bardziej przyjrzeć się pewnym rzeczom, które być może nie wybrzmią w czasie spotkania, bo to jest też to, co powiedziałaś, że ludzie często nie potrafią mówić o tym, tak? Albo sami w siebie wątpią i po prostu to może nie wybrzmieć zwyczajnie. Tak, dokładnie. Także ja uważam, że to ma zwyczajnie sens, nie? W tych opiniach jakby nie chodzi o atakowanie jakby drugiej strony, tak? Tylko opisanie stanu psychologicznego, który wyłania się jakby z tego zachowań i narracji osoby, która do gabinetu przychodzi. Rozumiem, że twoja poradnia, powiedzmy nazwę, bo jeszcze jej dzisiaj nie mówiłyśmy, Wyspa Zmian, poradnia psychologiczno-pedagogiczna, wystawia takie opinie również dla celów sądowych. Tak, my takie rzeczy robimy. To jest związane też z takim osobistym przekonaniem No właśnie, o braniu też jakby odpowiedzialności takiej społecznej, nie? O jednak o takie, my w ogóle jakby wszystko, co robimy tutaj u nas w poradni, mam wrażenie, że wynika właśnie z takiej chęci trochę robienia dobra przynajmniej na tym swoim ogródku. W miarę jakby naszego możliwego jakby wpływu, jeżeli chodzi o programy, które mamy dla dzieci, młodzieży i dorosłych, ale też w takim oddziaływaniu indywidualnym. Tak, my robimy takie rzeczy w myśl jakby też zasady, że jeżeli człowiek zwraca się w sytuacji dla siebie trudnej i opinia jest mu potrzebna jako narzędzie do zaopiekowania siebie, dziecka, jako szansa na to, żeby pokazać jakościowo inaczej, jakby też ten proces, zwrócić uwagę na jakieś istotne wątki, żeby w tym trudnym momencie zminimalizować właśnie błędy interpretacyjne. Im więcej takich wielokierunkowych opowieści, tym lepiej można podjąć decyzję, wydać werdykt i tak dalej, i tak dalej. Żeby to się właśnie nie zatrzymywało tylko, bo ona powiedziała i on powiedział, tak? Więc tak, robimy takie rzeczy, bo tak też czytamy swoją społeczną współodpowiedzialność. Bardzo Ci dziękuję za te słowa. Wiesz, już zbliżamy się do godziny naszej rozmowy, więc bardzo jest ciekawa i bardzo fajnie płynie. Natomiast gdzieś tam zbliżając się ku końcowi, nie mogę Ci zadać jeszcze, nie mogę nie zadać jeszcze jednego pytania, które zresztą pojawiło się w czasie naszego live'a na pasku odnośnie opieki naprzemiennej, bo może to nie jest główny temat naszej dzisiejszej rozmowy. Ale wiem, że opieka naprzemienna budzi sporo kontrowersji, zarówno wśród, nie wiem, sędziów, jak i psychologów biegłych i samych rodziców. Ja sama nie mogę powiedzieć, że jestem jakoś ani na tak, ani na nie, bo ja dostrzegam sytuację, kiedy faktycznie ona gdzieś tam się sprawdza. Ale widzę też sytuację, obserwuję, kiedy jest ona forsowana niejako na siłę. No i chciałabym też poznać, czy w ramach tej konferencji zdanie moich rozmówców na ten temat z punktu widzenia właśnie doświadczeń psychologa. Ja myślę, że to by był ciekawy temat, który można by powiązać z tym naszym poniedziałkowym, bo moim zdaniem to bardzo zależy. To Bardzo bardzo, zależy. tak, to bardzo zależy. Można powiedzieć, generalizując, że zazwyczaj jednak
lepszym rozwiązaniem jest takie i takie, ale tak naprawdę od tego, kogo mamy po tych dwóch stronach, powinien zależeć system. Dlatego, że faktycznie mnie się zdarzyło, to było niezwykle rzadko, ale zdarzyło mi się takie historie z rodzicami, którzy zdecydowali się na opiekę naprzemienną i to obustronnie się na to zdecydowało, próbując po rozpadzie, wypracowując spójny system wychowawczy, wypracowywaliśmy tutaj w gabinecie, wypracowywaliśmy tutaj w gabinecie takie na przykład na podstawie zasobów, które ma jeden rodzic, które ma drugi rodzic, jakie funkcje wychowawcze czy zadania może w życiu dziecka pełnić w związku z tym. I to było bardzo takie nawet wzruszające, bo pojawiali się partnerzy tychże rodziców z zadawaniem pytań, jaką oni mogą mieć jakby w tym systemie swoje nowe zadanie wobec dziecka. Zdarzają się takie sytuacje, ale one zdarzają się rzadko. One zdarzają się rzadko i to też pewnie będzie zależało od momentu czy od etapu tego konfliktu, czy etapu tego procesu, czy my jesteśmy w stanie w ogóle ze sobą współpracować. Jeżeli nie ma możliwości współpracy, to może przynieść więcej szkody niż pożytku, nie? To może przynieść to więcej szkody niż pożytku. Rozproszona odpowiedzialność, która czasami kończy się na tym, że tylko jeden rodzic co drugi tydzień bierze tą odpowiedzialność i sprząta po tygodniu, po poprzednim rodzicu w cudzysłowie, nie? Jakby dziecko właśnie bez tej struktury, dziecko niezakorzenione jakby w jednym miejscu. Także ja bym jednak powiązała to z tym tematem poniedziałkowym. I jeżeli Państwo będziecie chcieli, jeżeli Ty będziesz chciała, to możemy się nad tym bardziej gdzieś tam pochylić. Nie? Jak najbardziej. Tutaj właśnie też widzę pytanie, które jest powiązane też z opieką naprzemienną a przemoc, więc to jest to ten temat właśnie, który gdzieś tam będziemy poruszały w poniedziałek głębiej. Dzisiaj tylko zarysowałyśmy temat, z którego wydaje mi się, że najważniejsze, co by brzmiało, to słowo to zależy. No jakby to nie jest model, nie wiem, który możemy powiedzieć właśnie, że jest dobry albo zły, tylko musimy to odnieść do właściwego... To pytanie, tak, pytanie, które mi się wyświetliło, to też jest świetne pytanie, jakby na świetne pytanie na poniedziałek. Bo powtórzę właśnie ze względu na to, kogo mamy po obu stronach. Moim zdaniem też od tego bardzo powinien zależeć ten system opieki. System jakby opiekowania dzieci. I to, co tutaj mi się wyświetliło, wydaje mi się bardzo ważkim tematem, który w tych decyzjach powinien być absolutnie uwzględniany. I też może być tak, że czasowo będzie, że jako ten czasowe, szybkie jakby poukładanie, ono może się różnić od tego docelowego, które wypracujemy wtedy, kiedy minie czas i zaczniemy się układać w ogóle sami ze sobą w tej nowej, zdestabilizowanej sytuacji. Dziękuję. Dla tych z Państwa, którzy mnie oglądają, mogę dodać, że ostatnio popełniłam 3 e-booki, które dotyczą sytuacji dziecka związanego z rozstaniem rodziców. Jeden dotyczy porozumień rodzicielskich, w którym szeroko omawiam, po co one są, jak się konstruuje i z jakiej pomocy należy ewentualnie korzystać, żeby je dobrze ułożyć w kontekście potrzeb swoich dzieci, a drugi dotyczy regulacji dziecka przez sąd, kiedy
takiego porozumienia nie jesteśmy w stanie wypracować. Jest mowa o władzy rodzicielskiej, o ułożeniu tych kontaktów, o alimentach, ale też w obu tych e-bookach znajdziecie moje własne zdanie z punktu widzenia moich doświadczeń zawodowych i takie prawnicze podejście do opieki naprzemiennej, jeżeli Was ten temat interesuje. No i jeszcze jeden e-book jest o dowodach, które należy gromadzić, przygotowując się do rozwodu, czy też tak naprawdę innych postępowań, które dotyczą regulacji sytuacji dziecka. E-booki są w cenie, myślę, bardzo przystępnej, 9,90 i znajdziecie je w sklepie na mojej stronie internetowej małgorzatasokołowska.pl, ale zapewne pojawią się również też linki tutaj w komentarzach pod dzisiejszym live'em. Joanno, ja Tobie bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Była również dla mnie bardzo pouczająca i pokazuje mi bardzo szeroką perspektywę działań w sprawach dotyczących dzieci. Jakby mogę powiedzieć do zobaczenia w poniedziałek na kolejnej naszej rozmowie. Temat będzie, wydaje mi się, jeszcze trudniejszy niż dzisiejszy, ale w zmieniającym się świecie niezwykle potrzebny, będzie dotyczyć właśnie zaburzeń psychicznych, czy też zaburzeń osobowości, co też mi pomożesz jeszcze bardziej rozwikłać ten temat, czym to się w ogóle różni i będziemy mówić, jak już zapowiedziałyśmy, też w tym kontekście o opiece naprzemiennej. Natomiast Was wszystkich, którzy nas tutaj słuchacie, zapraszam na kolejne też dni konferencji, jutro o 11:00 rozmowa na temat porozumień rodzicielskich właśnie, ugód, mediacji, ale też takiego programu, który ma terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu, ochrona więzi w rodzinie. Trochę postaramy się rozszyfrować ten temat. W weekend rozmowy będą o godzinie 19:00. Tak z myślą o tym, żeby nie zabierać Wam jakby weekendu w środku dnia. Również ciekawe rozmowy odsyłam do wydarzenia, gdzie wszystko jest opisane. No i też wieczorami będą się pojawiać posty na temat live'ów dnia następnego. Zachęcam do kontaktu z Joanną, chociaż wiem, że jest bardzo zajętym psychologiem i psychoterapeutą, ale zwłaszcza w sytuacjach trudnych myślę, że na pewno znajdzie dla Was czas, bo jest to człowiek po prostu z misją, fantastyczny, otwarty na drugiego człowieka przede wszystkim. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.